wszystkim, z tej strony Chanela. Witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj ruszamy z kolejnym odcinkiem serii Jem przez 24 godziny i tym razem wytypowaliście miażdżącą ilością głosów literkę S, ponieważ pisaliście: zrób taki filmik z literką S, bo S jak Chanela. Także dzisiaj ta literka się pojawi. Jeśli macie pomysły na inne literki, bo jak wiecie, alfabet jest bardzo długi, to napiszcie w komentarzu. Najpopularniejsze literki weźmiemy do puli i następnym razem, w następnym odcinku będę losować, żeby było bardziej jeszcze trudniej po prostu, żeby sobie to utrudnić. Także kciuki w górze, subskrypcja, żeby być na bieżąco z wszystkimi filmikami. Wpadajcie jeszcze na Instagrama, bo tam dużo się dzieje, są rozdania i za niedługo będą rozdania z okazji 300 tysięcy. Także musicie tam być. Chcę wam powiedzieć, że w tym roku będę na Fest Festival, ale więcej informacji o tym wydarzeniu na końcu filmiku. No i teraz przejdźmy już do zakupów. Może wezmę coś takiego jak Saigonki. Zobaczcie, ile mam szynek do wyboru, a muszę którąś wybrać, bo jest w sumie na S. Dobra, wybrałam taką szynkę i w sumie tutaj jeszcze jest salami. Może weźmiemy jakieś, chociaż nie przepadam jakoś za bardzo. Nie, chyba nie chcę. Bierzemy. Mama zadecydowała. Wezmę sobie zupę ze szparagów. Zobaczymy, co to jest. Może do obiadu taką sałatkę szwedzką? Taką, a może taką? Którą z nich na pewno wezmę. Może szproty weźmiemy. Szprotki takie. Zobaczymy, co to jest. Jeszcze na S znalazłyśmy sardynki. Ja akurat nie przepadam, ale możemy w sumie wziąć, spróbować. Tym razem przyjechałam do Lidla i rozpoczynamy zakupy z literką S. Weźmiemy coś do picia na S, więc wybierzemy obojętnie jaki sok. Weźmiemy sok pomarańczowy. Myślałam, że na kolację idealne będzie sushi. Ale weźmiemy to. Słuchajcie, szukałam szaszłyków, ale niestety ich nie znalazłam. I teraz albo na obiad zrobimy sznycel, albo spaghetti z sosem bolognese. Do mięska na obiadek idealnie będzie szpinak. Do szpinaku wezmę sobie taki ser. Wezmę jeszcze na pewno serek wiejski. Tutaj znalazłam z malinami i żurawiną. Tam. Mamy całą tasię rzeczy. Zobaczmy szybciutko, co nam się udało tutaj kupić na literkę S. S jak Chanela. Bardzo dużo osób pisało w komentarzu, żeby właśnie tą literkę nagrać, tą literkę wybrać. I postanowiłam, że może to być nawet dosyć trudne. I powiem wam szczerze, że na początku mało rzeczy i produktów znalazłam na literkę S, a później znowu takim tropem szukania produktów udało się, coś tam jest, tak? Wymyślić i znaleźć. Więc pierwszą rzeczą, którą zaraz muszę odnieść do zamrażarki, żeby się nie rozmroziło, to jest szpinak. Ja bardzo szpinak lubię. Jeśli wy też lubicie, to dajcie znać w komentarzu, bo wiem, że dużo osób nie lubi. Ja na przykład kiedyś nie lubiłam, a teraz bym mogła jeść cały czas szpinak. Więc pierwsza rzecz. Dalej na S oczywiście jest sok. Jakby nie ma tutaj określonego takiego wyznacznika, jaki sok to miał być, więc stwierdziłam, że sobie wezmę po prostu sok pomarańczowy i żeby po prostu na kartonie był napis sok. Więc tak. Dalej oczywiście wzięłam sushi. Słuchajcie, w ogóle też jeśli chodzi o sushi, chciałabym spróbować zrobić taki challenge. Dajcie znać w komentarzu, czy byście coś w ogóle takiego chcieli. Że na przykład przez 5 dni jem tylko i wyłącznie sushi. To by mogło być dosyć ciekawe. Dajcie znać w komentarzu, czy byście chcieli, albo inaczej. Jeśli byście chcieli, to po prostu zostawcie 10 tysięcy łapek w górę pod tym filmikiem i będę wiedziała na 100%, że to was będzie interesować. I przez 5 dni będę jadła tylko i wyłącznie sushi. Może być ciekawie. Jestem naprawdę... Tak, no naprawdę jeszcze... Takiego challenge'u jeszcze nigdy na moim kanale nie robiłam, a to naprawdę wydaje mi się, że może być oryginalne i ciekawe. Dobra, słuchajcie, kolejna rzecz, którą wzięłam, to saigonki z warzywami. Saigonek, nie wiem czy w ogóle kiedykolwiek jadam saigonki, więc również tutaj może być wesoło. Nie wiem, no zobaczymy. Na S tak pierwsze co mi się rzuciło, więc wzięłam. Tak jak mówiłam, w sklepie szukałam szaszłyków. Słowo szaszłyk mnie śmieszy, nie wiem dlaczego i też śmiesznie to mówię i zawsze znajomi się ze mnie śmieją. Więc potem myślałam, że może zrobimy spaghetti, bo jest do tego spaghetti sos, bolognese, ale jednak stwierdziłam, że do tego szpinaku najlepszy będzie sznycel z fileta, taki na grilla, więc super, już się nie umiem doczekać obiadka, lubię strasznie takie rzeczy.
O, potem dalej wzięłam serek wiejski. Serek wiejski na śniadanko przeżyje przynajmniej, z malinami i żurawiną. Super. Dalej tutaj wzięłam coś, co nie wiem, nie za bardzo lub przepadam za rybami, powiem wam szczerze, ale na S są szprotki w oleju. Nie wiem, najwyżej będziemy testować. Zobaczymy. Wzięłam po prostu, bo jest literka S. Sałatka. Do myślę, nie wiem czego, ale wzięłam sałatkę szwedzką, dodatkowo szwedzką. Takie ogórki, no to jest spoko, zje się najwyżej do czegoś innego. Później szynka, szynka również, no obojętnie jaka, więc wzięłam taką zwykłą, ale jeszcze mam inne, mam jeszcze taką szynkę litewską i jeszcze wzięłam salami. A bardziej moja mama tutaj zadecydowała, że te salami weźmiemy. I tutaj bardzo się długo zastanawiałam, czy zupa tu jest dobra, bo jednak zupa tu jest na Z. Więc w sumie nie wiem, czy to będziemy jedli, ale możemy spróbować, jak takie coś wygląda, bo nigdy nie jadłam, powiem wam szczerze, oprócz chińskich zupek, takich zupek z torebki. Zawsze babcia tutaj gotuje czy coś, także no może to być ciekawe, dlatego ją wzięłam. No i też zupa szparagowa, kremowa, ja lubię przeróżne kremy, więc to może być również jakieś nowe doświadczenie jak dla mnie. No nie wiem, tak jak mówię, zupa, no na Z, nie na S, ale szparagowa. Zalicza się tak 50-50, więc to jest taka jedyna rzecz, którą wzięłam, no. No i oczywiście do szpinaku, żeby dodać mu troszeczkę smaku, wzięłam ser, taki ser feta bym powiedziała, sałatkowo-kanapkowy, tłusty. I tak się prezentują rzeczy na S, więc w sumie przez cały dzień będę piła tylko sok pomarańczowy, no bo nie wiem, co jest jeszcze na S, jeśli chodzi o picie. No mogłam wziąć inny sok, wiadomo, ale takiego coś innego, na przykład ciepłego, no to chyba nie ma. No nic. Nie przedłużam, tak jak mówię, 10 tysięcy łapek w górę i przez 5 dni jem tylko sushi. Nie umiem sobie tego wyobrazić, żeby przez 5 dni jeść to samo na śniadanie, obiad i kolację. Mam nadzieję, że w ogóle nic by mi się tam nie wydarzyło w moim brzuchu itp. Ale w sumie możemy spróbować coś takiego zrobić. Jeśli chcecie, napiszcie w komentarzu. No i zostawiajcie kciuka w górze. No i jeśli chcecie więcej odcinków tego typu, bo alfabet jest bardzo długi, także możemy to nagrywać bardzo długo, to napiszcie w komentarzu, jaką literkę byście chcieli kolejnym razem. Albo zrobimy tak, że będę losować literki, jakieś takie najpopularniejsze, i może wylosujemy, żeby było najsprawiedliwiej. A teraz zapraszam was na filmik, gdzie przez 24 godziny będę jadła jedzenie tylko na literkę S. S jak Chanela. No, mam nadzieję, że kciuka zostawiliście, subskrypcję i zapraszam do oglądania! Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj przez cały dzień będę jadła wszystko na literkę S, S jak Chanela. Takich najwięcej było komentarzy, więc ta literka musiała się pojawić. Jak widzicie, jest rano, ja już jestem ogarnięta, a to dlatego, że byłam na studiach rano, na 8, bo musiałam omówić pracę licencjacką z moją promotorką i nie zdążyłam zjeść śniadania, także teraz jest po 9 i lecimy na śniadanko z literką S. To zaczynamy. Na śniadanko weźmiemy sobie serek wiejski z malinami i żurawiną i do tego sok pomarańczowy. No i mam śniadanko, tak to się prezentuje, soczek pomarańczowy i mogę wcinać. Zastanawiam się, jaki nowy kolor paznokci sobie zrobić i mam dylemat pomiędzy tym, takim dwukolorowym, a właśnie takim mocno różowym. No i w sumie szkoda, że nie możecie teraz w komentarzu zagłosować i mi pomóc w wyborze. Ale nie, słuchajcie, możecie. Przecież mogę zrobić ankietę na Instagramie i tam zagłosujecie. No, to jest myśl. Więc w ogóle, zróbmy coś takiego, bo teraz jeśli trwa premiera, to ja na pewno tą premierę oglądam. I osoby, które teraz, w tym momencie zaobserwują mój Instagram, czy cośkolwiek polubię, jakiekolwiek moje zdjęcie, to na pewno wejdę na wasz profil, jeśli nie macie konta prywatnego, i również wam coś polajkuję. Także jeśli mnie nie obserwujecie, to przetestujmy to teraz i zapraszam w ogóle was do obserwacji mojego Instagrama. No i zrobię tą ankietę i wybierzecie, jaki kolorek paznokci mam zrobić. Dobra, zobaczcie, ja 12 minut temu wrzuciłam ankietę i póki co wygrywa różowy kolorek. Więc w tym czasie, kiedy czekamy, możemy sobie iść coś zjeść, zobaczyć, co tam jeszcze mamy do zjedzonka. I zaraz wrócimy i będziemy robić pazurki. Trochę śmiesznie to zabrzmi, ale z przekąsek mamy szynkę. To jest moja ulubiona, więc weźmiemy sobie dwa plasterki. No i tak, zobaczcie, prezentuje się moje drugie śniadanie.
i jest bardzo smaczne. Dobra, lećmy zobaczyć ankiety. No i słuchajcie, miażdżącą ilością głosów wygrał ten przepiękny neonowy kolorek. No i uwaga, już pierwsza rączka gotowa, ale one są neonowe. Zaraz wam pokażę w innym świetle, tylko zrobię drugą rączkę. Tak prezentują się paznokcie. Dziękuję wam bardzo za pomoc w wyborze. Przepiękne. Słuchajcie, czas na obiad, czyli na sznycel z fileta i do tego będzie szpinak oraz ser feta. Więc mam nadzieję, że wyjdzie to dobrze i będzie dobry obiadek. Tutaj się robi szpinaczek, a tutaj robią się sznycelki. Po obiadku na pewno pójdziemy tutaj się opalać i pływać, bo dzisiaj jest mega ciepło. Jest ponad 30 stopni, a woda ma temperaturę 25. No i tak w ogóle mam nadzieję, że widzieliście już na moim Instagramie zdjęcie z tym tukanem, a jeśli nie, to was serdecznie zapraszam. Dzisiaj będę robiła kolejne zdjęcie, ale to wam powiem później. Póki co idę jeść. Okej, więc w takim razie na obiad tutaj jest sałatka szwedzka, tutaj jest szpinak z tym serkiem fetą, ja mam sok pomarańczowy, rodzice jeszcze mają ziemniaki, no i czekam, aż tata zrobi grilla i przyniesie mięsko. Jeżeli tutaj rodzice mają inny komfort, ja mam sok pomarańczowy. To ja już mam swój obiadek i do tego, słuchajcie, jeszcze sos czosnkowy do mięska. Także próbujemy sznycelka! Ale dobra, wiecie co najbardziej lubię, jak jest ciepło? Właśnie grille. Jedzenie grillowe jest najlepsze, najpyszniejsze na świecie. Dobra, słuchajcie, wprowadzę was stąd do basenu. Mam nadzieję, że poczujecie ten chłodek. Ja jeszcze póki co się nie umiem przyzwyczaić i wejść, bo zimno mi. Zimna jest ta woda, mimo że ma 25 stopni. Dobra, zrobimy to. Raz, dwa. O, ale zimno. Ale jest super pięknie. Mam nadzieję, że wy też macie baseny, chodzicie na basen i się chłodzicie w takie gorące i ciepłe dni. No, po jedzonku taki odpoczynek myślę, że jest wskazany. Odpocznę sobie jeszcze chwilkę, potem może jakiś aerobik w wodzie. No. Na tukana, chciałam powiedzieć pelikana, na, albo dzisiaj właśnie nie. Może dzisiaj właśnie wejdziemy na loda. Fajny jest, więc może się na lodzie będę opalać, a później zrobimy zdjęcie, bo mam fajny pomysł. Oczywiście z jedzonkiem na literkę S, więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. A tymczasem ja idę się zrelaksować, opalać i dam wam znać później. Pozdrawiam was prosto z tukana. Ale wiecie, co jeszcze bym chciała zrobić? To! Ale zimno, a najlepiej bym zanurkowała, ale się boję, że kamerę zamoczę. Więc tutaj sobie ją położę. O, tak będę trzymać. I uwaga, kamela idzie pod wodę. Jej! O, no i to jest dopiero orzeźwienie, słuchajcie. Zobaczcie, już mnie troszeczkę opaliło. Także na plus. No, przed chwilą zrobiliśmy taki mały prysznic, nie? Ty już zdążyłaś wyschnąć, co? No. Co Viva zawsze robi? Siada na nogach. Na stopach. Nie wiem dlaczego, ale tak ma. Dobra, słuchajcie, musiałam zejść na chwilę z tego słońca, bo jest mega, mega gorąco i postanowiłam, że przyjdę sobie do domku. Zobaczę sobie jakiś serial, może Czarne lustro, znaczy nie może, tylko na pewno. I później pójdziemy zrobić zdjęcia i zjemy sobie sushi. Dobra, także ja zaczynam oglądać. Niestety do serialu nie mam nic do jedzenia, bo już za dużo rzeczy nam nie zostało. I muszę sobie zostawić to na później. A w sumie nie jestem jakoś bardzo głodna. Obiad był masny, chyba najbardziej, a czyli dobry, taki konkretny. Chyba najlepszy, jeśli chodzi o... ten challenge 24 godziny z literkami. A i oczywiście napiszcie mi, czy kolejny filmik wolelibyście, żeby był to challenge z literkami, czy może właśnie taki 5-dniowy challenge, jak na przykład 5 dni jem papki dla dzieci, albo 5 dni jem sushi. Właśnie, jeśli chcecie, żebym przez 5 dni jadła tylko i wyłącznie sushi,
co będzie również hardcorem, to może zostawcie 10 tysięcy łapek w górze. Więc jeśli chcielibyście, żeby przez 5 dni jadła sushi, to zostawiajcie kciuki w górze w tym momencie. Zaczęłam oglądać film Pędzące serce. Jest to film o koniach. Powiem wam szczerze, że uwielbiam wszystkie filmy o koniach. Ja w ogóle jestem miłośniczką koni, także jeśli znacie jakieś filmy o koniach, to dajcie znać w komentarzu, na pewno zobaczę. Tak się prezentuje moje jedzonko. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam sushi. Zdjęcia zrobione, więc można jeść. Patrzcie. Co tu czeka? Chcesz? Chodź. Chodź. A to jest ryż tylko. No. Dobre? Słuchajcie, teraz z mamą będziemy wybierać rzeczy do nowych holi zakupowych, ale też i jakieś prezenty dla was do rozdań i konkursów, które będą na Instagramie oraz tutaj na YouTubie. Okej, także rzeczy już wybrane i teraz czas na ostatni mój posiłek, czyli na sajgonki z warzywami. Powiem wam szczerze, że nigdy takiego dania nie jadłam, także będziemy testować. Jestem ciekawa, czy w ogóle to mi zasmakuje. Niam, niam, niam. Co tu się robi? Sajgonki. Tu się robią sajgonki. A tutaj spaghetti. Ale niestety nie na dzisiaj już. No i tak prezentują się już gotowe sajgonki. A do tego mam sos słodko-kwaśny. Dobra, uważajcie. Robimy test sajgonków z oszą. No, szału nie ma. Zobaczymy jak z sosem. Sos tam lepsza. Nie moje klimaty jeśli chodzi o jedzenie, ale warto było spróbować. Także przeżyłam cały dzień z literką S. Dajcie znać w komentarzu, czy wam się podobało. Zostawiajcie ogromnego kciuka w górze, subskrypcję i dzwoneczek, żeby być na bieżąco. I w komentarzu napiszcie, jaką byście chcieli kolejną literkę. Czy może tym razem jakiś challenge dłuższy, a może jednak coś z kolorkiem. Więc piszcie w komentarzu, wszystko czytam. I wpadajcie jeszcze na Instagram, bo tam dużo się dzieje. I teraz przechodzimy do studia. Okej, mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeśli tak, to kciuki w górze, subskrypcja i dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Pamiętajcie, że 10 tysięcy łapek w górę, mam nadzieję, że dacie radę. To robimy mega trudny dla mnie challenge, mega wyzwanie, czyli przez 5 dni jem tylko i wyłącznie sushi. Będzie to dosyć, myślę, ciekawe i ekstremalne, jeśli chodzi o mnie. Także jeśli chcecie, to pamiętajcie, że zostawić kciuka w górze. Tak jak powiedziałam na początku filmiku, będę na Fest Festival, który odbędzie się 23 i 24 sierpnia w Chorzowie w Parku Śląskim. Jest bardzo fajny line-up, m.in. Alan Walker, Sarsa, Natalia Schroeder, Soku i wielu, wielu innych naprawdę świetnych artystów. Bilety wciąż możecie kupić na stronce festfestival.pl, tutaj macie nazwę, a w opisie macie link do strony. Nabyte bilety elektroniczne należy wydrukować, żeby usprawnić całą weryfikację. I jeszcze taka jedna ważna, kluczowa, myślę, informacja. Osoby poniżej 16 roku życia muszą wejść z jakąś osobą dorosłą. A jeśli ktoś jeszcze nie widział, to wciąż na moim Instagramie trwa konkurs, w którym możecie zgarnąć dwa podwójne karnety na to wydarzenie. Także zapraszam. No i oczywiście napiszcie mi w komentarzu, z kim się widzę i zachęcam was do wzięcia udziału w takim festiwalu, bo naprawdę czuję to, że atmosfera będzie świetna. A my widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia. Pa, pa!